Zdrabci, sezon drugi, odcinek szósty, podsumowanie. Cześć, ja jestem YouTuber MacGregor, witam w odcinku szóstym, odcinku podsumowującym drugi sezon Zdrabek na moim kanale. Czas dowiedzieć się, ile w ciągu poprzednich 5 odcinków udało mi się wygrać. To są zdrabki, które są przegrane, więc one mnie w żaden sposób nie będą interesowały, więc one robią out. Właśnie w ten sposób. Natomiast bardziej interesować mnie będą te oto zdrabki. Dajcie mi moment. Które okazały się wygrane. Jest to całe 5 sztuk, ale Nie o ilość tu chodzi, a o kwotę wygranej. Także zobaczmy, ile w sumie udało się wygrać. Na pierwszej zdrabce jest wygrana w kwocie 6 zł. Na drugiej zdrabce udało się wygrać dyszkę. Postaram się ułożyć, żeby zaraz wam to na innym ujęciu pokazać. Zdrabka trzecia oznacza wygraną 4 zł. Zdrabka numer 4 jest wygrana w kwocie złotych 2. I zdrabka sej pensja. 5 wygranych po 2 zł, czyli dyszka. Zaraz daje nam dyszkę. 12, 16, 22 zł i 32 zł, czyli całkiem kazacko. Już wam pokazuję po kolei. No, miałem to układać, ale dobra. Pokażę wam w ten sposób. Tu jest dyszka. Tu macie 3 razy 2 zł, czyli szósteczkę. Tu macie 2 razy 2, czyli czwóreczkę. Tu macie dwójeczkę. I tu macie 5 razy 2, czyli dyszkę. Dzięki za obejrzenie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnej serii oraz oczywiście w kolejnych filmach. Jeżeli już jestem przy zdrabkach, mogę wam zdradzić, że 15 stycznia będzie to prawdopodobnie weekend, jak zwykle. Znaczy nie to, że 15 stycznia co roku wypada weekend, nie o to chodzi. Chodzi o to, że 15 stycznia Anno Domini 2017 odbędzie się 25 finał Wielkiej Ojciec Świątecznej Pomocy i na ten odcinek planuję edycję specjalną z zapek. Będzie to polegało na tym, że mam już zakupione 5 zdrapek z tej wypłata. Jak widzicie, jest tutaj po 6 zdrapek. I tu wymyśliłem sobie, że będą troszeczkę inne zasady. Mianowicie każde pole, które przyniesie mi na kupanie przegraną, będzie to złotówka, bo sam kupon jest po złotówce, więc wymyśliłem sobie, że każde wolne pole pomnożone przez cenę zdrapki, czyli w tym przypadku przez złotówkę, będzie to złotówka przekazana przeze mnie na konto Ojcowskiej Świątecznej Pomocy, czyli mam tutaj 5 zdrapek, na zdrapce jest 6 pól, czyli
gdyby okazało się, że wszystkie 5 zlepek będą w 100% przegrane, będzie to oznaczało, że przekażę na konto orkiestry 30 zł. I jak będzie to wyglądało, w sensie, jakie wygrane są tam ukryte, tego nie wiem. Nie mam rentgenów w oczach niestety, bo gdybym miał, to bym kupował same wygrane zlepki, to jest logiczne chyba. Zapraszam na odcinek specjalny, który ukaże się w dniu Ojcowej Świątecznej Pomocy, czyli 15 stycznia. Jak już wspomniałem, każde pole, które przyniesie mi na odcinku przegraną, będzie tak naprawdę wygraną, ponieważ będzie to oznaczało złotówkę, którą przekażę na konto Ojcowej. Trzymajcie się, hej!